byłam naprawdę gruba. Siedziałam z dzieckiem w domu. Idąc z moim synkiem na spacer, weszłam do Naturhaus. To nieprawda, że dieta nas ogranicza, odbiera nam coś. Ona nam tylko daje. Menopauza to był okres, kiedy nagle zaczęłam tyć. Traciłam zdrowie i wygląd. Dzięki wsparciu dietetyka odjęłam sobie kilka lat. Byłem naprawdę gruby. Założenie skarpetek to było wyzwanie. Schudłem. Od 15 lat podobała mi się moja fryzjerka. Teraz jesteśmy razem. Naturhaus. Spełniamy marzenia. Tylko dzięki tradycyjnej recepturze oraz wysokiej jakości mleka mogą powstawać wysokiej jakości produkty. Kamiennogórski ser pleśniowy od ponad 50 lat, wytwarzany według niezmienionej tradycyjnej receptury, kryje w sobie tajemnicę smaku i jakości niezmienioną od pokoleń. Doskonały, bogaty w składniki odżywcze i witaminy. Poczuj pełnię wykwintnego smaku. Zasiądź z nim do stołu. Środa, 18 dzień marca, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w dzisiejszym programie. Koniec przewozów. Prywatny przewoźnik, który organizował transport lokalny na terenie Kamiennej Góry, zakończył działalność, zawiesił linię. Ósma gala działa i lokalnie. Wszystkie działania mają być realizowane na rzecz dobra wspólnego. Sobotni koncert w Centrum Kultury. To będzie niezwykle interesująca mieszanka muzyczna w wirtuozyjskim wykonaniu bardzo młodych ludzi. Choć wielu kamiennogórzan chętnie korzystało z usług komunikacji miejskiej, to jednak dla przewoźnika wciąż było za mało. Po półrocznej działalności zamknięta została linia miejska w Kamiennej Górze. Komunikacja miejska na terenie Kamiennej Góry działała od września 2014 roku. Prywatny przewoźnik, który świadczył usługi transportowe, zakończył działalność z dniem 13 marca. Głównym powodem takiej decyzji były przede wszystkim czynniki ekonomiczne, ponieważ jak się okazało, firma na tych usługach nie zarabiała wystarczająco dużo. Prywatny przewoźnik zwrócił się do władz miasta z zapytaniem o możliwość dofinansowania linii miejskiej. Jak się okazało, taka pomoc ze strony miasta była niemożliwa. Myśmy rozważali, analizowaliśmy taką możliwość. Niestety nie jest to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, miasto nie może dokonać takiego dofinansowania podmiotowi prywatnemu z wolnej ręki. To znaczy, trzeba by było najpierw ogłosić przetarg. Do tego przetargu mogłoby przystąpić kilku, w tym przypadku przewoźników, tak? I w takim przypadku możliwe byłoby to dofinansowanie. Nie jest to możliwe w sytuacji, kiedy zwraca się jeden podmiot i burmistrz miasta przyznaje takie dofinansowanie tylko i wyłącznie jednemu podmiotowi bez zorganizowania wcześniej przetargu z wolnej ręki. A drugi powód, dlaczego nie możemy tego dofinansowania dokonać, jest taki, że takie dofinansowanie jest niemożliwe w roku budżetowym, który jest już zamknięty. To znaczy, budżet na rok 2015 został zamknięty, a przewoźnik przy pracach nad projektem budżetu nie zgłaszał takiej potrzeby. W momencie, kiedy ta linia zaczęła funkcjonować, nie docierały do nas takie informacje, że jest ona nierentowna, bądź ewentualnie przewoźnik będzie chciał, żeby miasto dofinansowało to w jakiś sposób. Linia miejska była bardzo popularna, zwłaszcza wśród osób starszych. Dali tego wyraz podczas jednej z sesji Rady Miasta, podczas której zaproponowali, aby to samorząd wsparł finansowo przewoźnika. Zwracamy się do władz miasta o przyznanie rekompensaty finansowej dla linii miejskiej, która kursuje ulicami naszego miasta. Bardzo słuszną i mądrą decyzją było uruchomienie takiego przewozu. Wszystko, czego dokonuje się dla potrzeb mieszkańców, jest bardzo wysoko oceniane przez społeczeństwo. Na taką decyzję czekaliśmy długie lata. Wyrażamy podziękowania. Nie wyobrażamy sobie obecnie zamknięcia możliwości dojazdu do lekarza, przychodni, apteki, czy też innych potrzeb związanych z miastem. Przewodniczący Rady Miejskiej zgodził się z propozycją mieszkańców, ponieważ każdego miesiąca z diety radnego przekazywał pieniądze. 100 zł ze swojej diety radnego systematycznie przelewam na konto firmy, która prowadzi tę linię miejską. Ale to jest za mało, bo i tak na czysto, na co dzień wychodzą zaledwie na 50 zł zysku po prostu. I to nie pokrywa kosztów ani paliwa, ani pracy kierowcy.
Jak informują władze miasta, burmistrz prowadzi rozmowy w sprawie stworzenia nowej linii miejskiej. W tym momencie na razie nie mogę zdradzić z kim, natomiast wiem, że takie rozmowy są prowadzone i jeżeli będą rozstrzygnięcia, jeżeli okaże się, że jest kolejny zainteresowany tym, aby zorganizować transport lokalny na terenie Kamiennej Góry, będziemy na pewno na bieżąco informować. Po raz kolejny w Domu Kultury w Lubawce odbyła się gala podsumowująca 8. już edycję programu Działaj Lokalnie. Programu, który w swoim założeniu ma przede wszystkim aktywizować i działać na rzecz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica z Lubawki od 2006 roku uczestniczy w programie Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem tego programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Te projekty mają za zadanie wyłonić społeczną, pobudzić społeczną energię i uwierzyć tym, którzy nigdy nie realizowali tych projektów, że mogą, bo my im pomagamy, a małe pieniądze budzą zawsze mniejszy strach. To ma być też takie przedszkole, bo założeniem Akademii Rozwoju Filantropii Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest to, żeby te projekty były w miarę proste, ale żeby jednak organizacje i grupy również uczyły się, nie bały się organizować, zakładać stowarzyszenia i sięgać po dużo większe środki. Stowarzyszenie Granica w ramach prowadzonych konkursów przekazuje dotacje organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z terenu gmin Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów czy Czarny Bór. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z gmin oraz od sponsorów. Dlatego też coroczna gala podsumowująca jest dużym wydarzeniem, które skupia samorządowców, sołtysów i uczestników projektów z terenu powiatu kamiennogórskiego. Ja myślę, że coraz lepsze są projekty, coraz fajniejsze pomysły. No i jak widzimy dzisiaj na gali, coraz więcej osób, których to naprawdę interesuje. Nie tylko tych, którzy realizowali, ale są i władze, są i sołtysi, myślę, że po to, żeby podpatrzeć i zainteresować się. Ja myślę, że ich będzie coraz więcej, pomimo, że tych środków naprawdę jest mało. Będziemy się starali oczywiście pozyskać więcej od sponsorów. Podczas 8 gali odbyło się podsumowanie konkursu Działaj Lokalnie oraz oficjalne przyznanie certyfikatu. Zaprezentowano wszystkie projekty, które zrealizowano w ubiegłym roku. Każdy z nich miał inny charakter, co pokazuje, jak różnorodne mogą być pomysły. Podczas uroczystości przedstawiciele każdej organizacji, która otrzymała wsparcie, prezentowała swoje osiągnięcia. Nie zabrakło więc występów artystycznych i prezentacji filmowych. Stowarzyszenie Granica, które rozdzielało granty w 2014 roku, objęło programem 6 gmin nie tylko z terenu powiatu kamiennogórskiego. W sumie udało się zrealizować 15 projektów. Podczas gali, która miała miejsce 13 marca, został ogłoszony nabór do kolejnej, 9. edycji programu. W sumie do podziału będzie 55 800 zł. Wnioski będą mogły być składane do 15 kwietnia. Zasady są bardzo podobne. Oczywiście wszystko jest napisane w regulaminie. Każdy, kto ma jakiś pomysł, chce działać na rzecz swojej miejscowości, ma pomysł nie jednorazową akcję na imprezę, ale pomysł na działanie, które trwa przynajmniej 3 miesiące, bo tak fachowcy mówią, że trzeba się spotykać, trzeba ze sobą rozmawiać, na to trzeba minimum 3 miesięcy i działań, żeby zacząć coś wspólnie robić. To ma być początek, to ma być inicjatywa, która pobudzi tą energię, która zadba o dobro wspólne. No i wszystkie działania mają być realizowane na rzecz dobra wspólnego, czyli dostępne dla mieszkańców, otwarte i takie przynoszące satysfakcję nie tylko realizatorom, ale również dalsze efekty. Kamiennogórskie Centrum Kultury ma kolejną okazję, aby zaprosić Państwa na ciekawe wydarzenia artystyczne. Początek wiosny należeć będzie do młodych ludzi, którzy na scenie zaprezentują bardzo różnorodną muzykę. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17 odbędzie się koncert. Mamy dla Państwa już kolejną propozycję i kto wie, który z tych koncertów będzie koncertem miesiąca dla Państwa. To już Państwo sami zdecydujecie. Może któryś z nich będzie również koncertem roku. Jaki jest ten drugi koncert? Drugi koncert w najbliższą sobotę o godzinie 17, wszystko się rozpocznie, 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Serdecznie Państwa zapraszam do naszej kawiarenki muzycznej, w którą zamieniamy każdorazowo salę widowiskową.
Pola Chobot i Adam Baran. Zaprosiliśmy ten duet i ich przyjaciół. Będą dwie gitary, perkusja i wokal. Jaka będzie muzyka? Muzyka będzie bardzo interesująca. Takiego grania nie mieliśmy już bardzo dawno, bo to pełna alternatywa. Troszkę jazzu, troszkę takich spokojnych utworów, gdzie gitara z tym swoim feelingiem. Pola fantastycznie będzie śpiewała. Troszkę funky, troszkę takiego alternatywnego rocka, trochę trip-hopu. To będzie niezwykle interesująca mieszanka muzyczna w wirtuozyjskim wykonaniu bardzo młodych ludzi. I to będzie taki koncert i Państwo będziecie przekonani, że jesteśmy świadkami narodzin gwiazdy. Tak, to nie jest za mocne słowo. Tak trzeba na to popatrzeć. Kolejni młodzi, zdolni Polacy. Żeby przyjść na nasz koncert, wystarczy przyjść do Centrum Kultury tutaj przed koncertem, bo już rozdajemy. Mówię o wejściówkach. Bezpłatnych wejściówkach. Trzeba przyjść do Domu Kultury, taką wejściówkę odebrać osobiście lub przez znajomych i już. I Państwo jesteście wbici na ten koncert. Tych wejściówek nie ma zbyt wiele, no bo sala nie jest z gumy. Sporo już zostało odebranych, więc pospieszcie się. Najbliższa sobota, godzina 17. Fantastyczni muzycy, młodzi, kolejni muzycy na koncercie w Kamiennej Górze. Zapraszam. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.